Zobaczcie, czy światło działa. Tak, tak, tak. Działa, dobra. Tak, tak. A kierunkowskaz teraz? Tak, tak. Nie, nie, tak, tak. Nie. I don't know. Składa, że mówimy o świetle właśnie tutaj w Jerozolimie, przy grobie Jezusa Chrystusa, w Bożym grobie. Tu, gdzie wszystko się rozpoczęło, tu, gdzie światłość rozbłysła wszelkie ciemności, tu, gdzie Jezus Chrystus okazał swoją moc. Powoli zbliża się jutrzenka, powoli zbliża się światło, które za chwilę zapali całą świątynię tutaj przez słońce, które wschodzi. Jest godzina dopiero piąta, ale co musiało się dziać wtedy, gdy Jezus Chrystus 2000 lat temu zmartwychwstał? Ile to musiało być światła, ile to musiało być mocy? Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie opanowała. I tu chyba najbardziej brzmią te słowa o światłości, która pokonuje wszelką ciemność. Paradoksalnie Jezus Chrystus, pokonując szatana, Lucyfera, pokonuje tego, który jako anioł był posłany do niesienia światła, bo tak tłumaczy się jego imię, Lucyfer, niosący światło. I pokonując go przez krzyż i zmartwychwstanie, Jezus sam staje się światłem oświecającym wszelkie ciemności. Znamy dokładnie słowa Jezusa Chrystusa z Ewangelii, że światło stawia się na świeczniku, a nie pod korcem. Światło stawia się na świeczniku po to, żeby oświecało wszystkich, którzy są w domu. I takie światło zawsze kojarzy się nam z ciepłem, zawsze kojarzy nam się z płomieniem. I takie światło i ciepło miłości emanowało z serca i z twarzy świętego Jana Boską. I całe jego życie było pełne jasności. Żył w świetle prawdy. Bez niej zapewne nie byłby w stanie rozpalić serca tak wielu młodych ludzi, tak wielu wychowanków do nowej nadziei, do życia z Jezusem Chrystusem. I myślę, że dzisiaj możemy powiedzieć, że Jan Bosko jest taką lux torpedą, która także dzisiaj wielu młodych zapala światłem zmartwychwstałego Pana.